Cześć, witam w kolejnym filmie. Tak jak widać, przywiozłem dzisiaj połówkę świniaka od rolnika. Sprawdzone mięso takie po prostu, bez tablic rejestracyjnych, świniaczek był. I to, co znaczy bez tablic rejestracyjnych, to dla wtajemniczonych. Ci, co chcą, to wiedzą, o co chodzi. Ale w związku z tym, że mam taką połówkę świniaka, to pomyślałem, że zrobię świeżynkę. Taką po prostu świeżynkę, jak się robi zawsze, jak się robiło kiedyś na wsiach przy uboju świniaka. Robiło się takie jedzonko po prostu. Świniak już jest zrobiony, mięso jest rozebrane, przygotowane. Co na kiełbasy, to na kiełbasy, co na szynki, to na szynki. A ja biorę się za świeżynkę. Świeżynkę. Świeżynka. O co chodzi z tą świeżynką? Świeżynka po prostu to jest świeże mięso, zaraz po świniobiciu, jeszcze takie ciepłe. I chodzi o to, że jest robiona ze świeżego mięsa, nie z jakiegoś kupnego. Można zrobić z kupnego, takiego ze sklepu, ale nie będzie to już świeżynka, tylko to będzie smażonka. A ja biorę się dzisiaj za świeżynkę, mięso mamy świeże i zaczynam od czego? Zaczynam od tego, że biorę słoninę i kroję słoninę na takie małe kawałki i muszę tą słoninę wytopić. Wytopić po prostu tak, żeby dała smalec, żeby dała tłuszcz i daję to na zimny garnek. O, jakieś takie kawałki, nie za małe, ale takie, żeby się wytopiło i żeby to nie były skwarki jakieś takie chrupiące, tylko szpyrka, tylko żeby to było po prostu wytopiony smalec. I teraz tą słoninę będę wytapiał na takim małym ogniu po prostu do momentu, aż puści tłuszcz, aż puści smalec. Tak jak widać, to już słonina puszcza tłuszcz, ale jeszcze niech się trochę wytopi. A ja sobie przygotuję tutaj w międzyczasie dalsze mięso. I tu mam ładny boczek. Do świeżynki powinno być mięso takie mieszane, i boczek, i szynka, trochę tłustego, trochę chudego. Możesz dać wątrobę, możesz dać serce, ja nie lubię. Po prostu w mojej rodzinie no, nikt tego, no, nikt nie lubi tak wątroby za specjalnie wieprzowej, więc nie będę dawał. Same mięso. Same mięso, tak. Taka świeżynka, słuchajcie, to jest rarytas dla ludzi, którzy lubią mięso, którzy jedzą mięso. Wykroję skórę. I teraz kroję to mięso na takie kawałki. One muszą być takie no, na widelec po prostu i do ust. Nie mogą być za małe, żeby nie wyszły szpyrki, ale nie mogą też być jakieś takie bardzo duże. O, jakieś takie kawałki mięsa. To mięso jak się przysmaży, to i tak trochę się zejdzie, w sensie, że się skurczy. Ja tu już mam boczek pokrojony, teraz biorę się za szynkę. Będę miał trzy rodzaje mięsa. Słoninę, boczek i szynkę. Samo chude to by było za chude, takie musi być mięso po prostu mieszane. I trochę chude, i tego tłuszczyku, żeby było. I będzie naprawdę wyśmienicie. Smakowało, wyśmienicie smakowało. To mięso, jak dasz takie większe kawałki właśnie, to będzie fajne, soczyste, nie będą takie suche szpyrki. I dlatego ja daję takie trochę większe kawałki. A jak robisz okrasę do klusek czy do czegoś, a jak dajesz mięso do klusek, to wtedy dajesz małe po prostu kawałki, bo to ma być okrasa, a tu mamy świeżynkę. Kochani, a teraz dla wszystkich zabieganych na wakacjach, którzy nie chcą marnować czasu na to, żeby siedzieć w kuchni, polecam naszą nową książkę kucharską, naszego e-booka. Zapraszam do naszego sklepu, zajrzyj, zobacz, czy tobie się też nie przyda. A w e-booku znajdziesz 40 szybkich przepisów, które zrobisz w 30 minut i do tego jeszcze mamy dla ciebie niespodziankę, bonus. Zobacz, co dla ciebie przygotowaliśmy. Na razie do świeżynki żadnych przypraw nie daję. Będę potrzebował tutaj głównie sól i pieprz do tego. Sól i pieprz i żadnych innych. Trochę można dać majeranku, jeśli ktoś lubi, ale to dopiero pod sam koniec. Teraz przygotuję jeszcze cebulę i czosnek.
A ja teraz pokroję cebulę. Cebulę pokroję w piórka. I teraz jak słonia odpuściła smalec, wrzucam mięso. I to mięso trzeba właśnie podsmażyć, żeby się zarumienić. I teraz tak będę dusił to mięso jakieś 40 minut pod przykryciem na wolnym ogniu, co jakiś czas po prostu mieszając. Także widzimy się za jakieś 40 minut mojego czasu. Do mięsa dokładam teraz ziele angielskie i liść laurowy. Soli jeszcze nie dajemy. Nie, sól nie, sól dopiero damy pod koniec. Sól, pieprz i majerano. Dobrze, teraz przykrywam jeszcze na jakieś pół godziny, będę dalej dusił. Moja świeżynka już nabiera kolorów. Teraz dokładam cebulę. Ja tu mam 2 kg całości mięsa, więc dodaję 4 cebule średniej wielkości. Daję sól. I sól to już według własnego uznania. Ja taką jedną miarkę, to będzie jedna łyżka. I pieprz. Pieprz oczywiście świeżo dostarty. Zawsze z przyprawami zaczynamy w małych ilościach, a później się dodaje. Później można tak, jeszcze sobie do trudniej dosmakować. W drugą stronę. I teraz jeszcze jakieś 20 minut będę dusił i będę sprawdzał, czy mięso już jest miękkie. Na tą ilość mięsa 4 ząbki czosnku starczą, tylko czosnek. Naprawdę tak jeszcze 10 minut, zanim dodam, żeby nie był gorzki, żeby to mięso nie było gorzkie. Po prostu pod sam koniec dołożę do świeżynki. Już mam samą końcówkę naszej świeżynki, już jest prawie gotowa, dokładam czosnek. Dokładam trochę majeranku. Wszystko wymieszam. Wyłączam już grzanie. I teraz już z tymi przyprawami 5 minut pod przykryciem zdejmuję z grzania. I tak za 5 minut świeżynka będzie już gotowa. Moja świeżynka jest gotowa. Zobaczcie, to jest idealna po prostu. Ten sosik, ten smalec taki wytopiony. Słuchajcie, to jest samo zdrowie. Wbrew pozorom, ten smalec jest też potrzebny. Ja przynajmniej uwielbiam. I zobaczmy, jak to smakuje. O, zobacz, jak się fajnie kroi. Do tego ogórki małosolne. Jak nie wiesz, jak zrobić, to zapraszam. U góry będziesz miał link do filmu. Jak zrobić ogórki małosolne, bułeczka do tego. Naprawdę idealne jedzonko, słuchajcie. Ja pierwszy raz jak posmakowałem tego, to pamiętam jak dzisiaj pojechałem do domu mojej żony i teściowa coś takiego zrobiła, byłem najpierw mocno zdziwiony, a później po prostu chciałem tylko dokładki. Tak mi to smakowało, takie mięso z własnego uboju, z własnego chowu świniaczek, to jest zupełnie co innego jak takie faszerowane antybiotykami. A teraz po prostu to mięso też jest z własnego takiego wychowu, nie mojego, ale od rolnika. Gdzie było robione bez tych tablic rejestracyjnych, z których na początku filmu śmiałem. Naprawdę zupełnie inne mięso. To mięso pachnie, naprawdę smakuje. I idealnie. Szukajmy po prostu takich tak. Rozwiązań. I do tego ogórek małosolny. Słuchajcie, miślinka już leci. Ja będę kończył na dzisiaj ten film. Także dziękuję za oglądanie. Gorąco polecam taki przepis. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jak jeszcze nie zasubskrybowałeś, pamiętaj, żeby kanał zasubskrybować. A będziesz powiadomiany o wszystkich następnych naszych filmach.